W średniowieczu i wczesnej nowożytności płaszcz pijaka był metodą karania, podobną do deb dla przestępców, a nawet buntowników politycznych. Jednak płaszcz pijaka był najczęściej używany jako rodzaj publicznego upokorzenia dla osób aresztowanych za publiczne odurzenie. Narzędziem karnym była duża drewniana lufa z trzema otworami, jednym na górze na szyję i głowę, a dwoma po bokach na ramiona. Lufa była wystarczająco duża, aby zakryć całe ciało ofiary, od szyi w dół do tuż nad kostkami. Zazwyczaj dno lufy obciążano wokół szyi i dolnej krawędzi, aby wywołać ból, a także upokorzenie. Po założeniu beczki pijak paradował ulicami swojego miasta, podczas gdy jego sąsiedzi i przyjaciele patrzyli. Chociaż płaszcz pijaka, znany również jako Schandmantel, czyli płaszcz wstydu, został po raz pierwszy użyty w Niemczech w XIII wieku, szybko rozprzestrzenił się w całej Europie. Z Niemiec płaszcz pijaka rozprzestrzenił się do Holandii, gdzie był znany jako hiszpański płaszcz lub pręgierz beczkowy. Urządzenie dotarło następnie aż do Anglii, gdzie było znane jako płaszcz z Newcastle lub w końcu płaszcz pijaka. Kara ta stała się najbardziej popularna w Anglii po tym, jak ustawa o piciu alkoholu z 1551 roku uznała publiczne pijaństwo za przestępstwo karalne. Akt ten powstał podczas złotego wieku domów piwa w Anglii, gdy ważenie piwa stało się popularnym źródłem utrzymania od 1550 do 1700 roku, kariera, która była bardziej popularna wśród kobiet. Złoty wiek piwiarni sprawił, że lokale stały się centrum dobrej społeczności, spotkań społeczności i publicznych pokazów pijaństwa i złego zachowania. Uważano również, że piwiarnie były nie tylko miejscami pijaków i prostytutek, ale także miejscami działalności wywrotowej i planowania powstań, być może dlatego właśnie powstała ustawa o piwiarniach. W latach 50. XVII wieku, za panowania Olivera Cromwella, który wprowadził w życie ustawę o piwach piwnych, pod przysięgą niejakiego Johna Willisa z Ipswich zapisano, że widział ludzi, którzy chodzili po ulicach w te i z powrotem z wielką wanną lub beczką otwartą po bokach, z otworem na jednym końcu, aby przebić głowę, i w ten sposób zakrywali swoje ramiona i ciała aż do małych nóg, a następnie zamykali to samo, zwane nowym modnym płaszczem, i w ten sposób kazali im maszerować na widok wszystkich patrzących. I to jest ich kara dla pijaków i tym podobne. W tym samym okresie płaszcz pijaka trafił do kolonii w Ameryce Północnej. Urządzenie przetrwało aż do wojny secesyjnej, podczas której było używane do karania żołnierzy za przestępstwa podczas ich poboru. Jednym z takich żołnierzy był członek Armii Unii w Massachusetts, któremu kazano oświadczyć: jestem złodziejem, podczas gdy w tle maszerowano po wszystkich ulicach brygady, do której przydzielono jego pułk, a w tle bito w bęben. Od tego czasu odnotowano kilka przypadków, w których płaszcz pijaka był używany jako forma kary w amerykańskich więzieniach w XIX i XX wieku.